Jak co roku Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodził Światowy Dzień Inwalidy. Z tej okazji członkowie związku spotkali się w patio Miejskiego Centrum Kultury. Prezydenta Skarżyska reprezentował w trakcie tego spotkania jego zastępca Krzysztof Myszka, który podkreślił, że seniorzy zawsze mogą liczyć na wsparcie Urzędu Miasta. W obchodach Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Skarżysku udział wzięło ponad 100 osób. Światowy Dzień Inwalidy to doskonała okazja do przypomnienia obowiązku traktowania niepełnosprawnych obywateli jako pełnosprawnych członków społeczeństwa. Wszystkie organizacje w tym dniu przypominają o problemach, z jakimi na co dzień zmagają się osoby niepełnosprawne. Nie brakowało życzeń i ciepłych słów kierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych. Dla uczestników spotkania przygotowano krótki program artystyczny z udziałem młodych, utalentowanych muzyków z Państwowej Szkoły Muzycznej w Skarżysku. Święto zostało ustanowione przez Światową Organizację Pracy w 1956 roku. W Polsce obchody organizowane są od 1959 roku przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.